Dzień dobry, Czas na Kulturę, Jakub Rozwadowski i Krzysztof Pikuła jest dzisiaj naszym gościem. Witam serdecznie, Ryszard Pikuła, pozdrawiam. Czym pan się zajmuje? Proszę nam powiedzieć. Prywatnie zajmuję się poszukiwaniami skarbów. A zawodowo? Zawodowo zajmuję się poszukiwaniami młodych talentów przedsiębiorczości. Czyli młodych przedsiębiorców, którzy zaczynają swoją karierę z przedsiębiorczością, z biznesem i wspieram ich w rozwoju. Czyli tu i tu poszukiwania. Tak, poszukiwania i odkrywania talentów i skarbów. Nieodkrytego. Dokładnie. Proszę nam powiedzieć, w tym wywiadzie dzisiaj będziemy rozmawiali na temat pana poszukiwania skarbów. Proszę nam powiedzieć, co to znaczy poszukiwanie złotych skarbów, bo podkreślił to pan. Tak, w naszej rozmowie przed tą rozmową przed kamerą podkreśliłem, że jestem poszukiwaczem złotych skarbów. Wiąże się to tak naprawdę z poszukiwaniami zabytków. Bo poszukiwacze skarbów to jest taka nazwa, taka fajna, przyjemna, ale tak naprawdę jesteśmy poszukiwaczami zabytków, czyli odnajdujemy zabytki, które zalegają w ziemi od setek i nawet tysięcy lat. Natomiast pewne rzeczy, pewne zabytki, które odnajdujemy w ziemi, to są prawdziwe skarby i niektóre z nich to są i złote skarby też. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło w ogóle, że został pan poszukiwaczem złotych skarbów? To mamy 2022, to jakieś 13-14 lat temu. Miałem przyjaciela wtedy, który zajmował się taką pasją. Dla mnie to wtedy było bardzo dziwne. Pamiętam, jak Darek przynosił w rękach i jakieś takie pordzewiałe monetki, jakieś kawałki, coś od czegoś, nawet nie wiadomo od czego. Jakieś pokrętła, jakieś żetony, jakieś psie numerki. I z takim pietyzmem pokazywał. Brał lupę i pokazywał mi, zobacz, o tutaj jest król na koniu, tu zobacz, jest data 1825. Pamiętam, jak on się wtedy tym tak no, trochę podniecał, tak jarał, tak, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mnie to w ogóle nie interesowało i tak z pół roku miał taką zajawkę na poszukiwania skarbów. I któregoś dnia wpadł na pomysł i podstępem mnie wziął ze sobą, mówiąc, że będę mu potrzebny, żeby za nim targać łopatę, on będzie wykrywaczem szukał, a ja będę łopatą wykopywał. Ja sobie wtedy pomyślałem, no dobra, zamiast iść na siłownię w sobotę, to jakieś metrowe doły będę kopał, będziemy wyciągać skarby. Okazało się, że to nie są półmetrowe ani metrowe doły, tylko tak 10-20 cm góra pod ziemią. No i oczywiście było to tak, że on nic nie znalazł przez pierwsze pół godziny. Albo może specjalnie tak zrobił, do dzisiaj tego nie wiem. W pewnym momencie dał mi wykrywać, mówi, to ty teraz machaj, a ja będę łopatą kopał, jak coś znajdziesz. A pewnie nie znajdziesz, bo się na tym w ogóle nie znasz. Także dał mi wykrywacz do ręki, słuchawki na uszy. No ja tak chodzę z tym wykrywaczem, chodzę. To był styczeń, 8 stopni mrozu, ale byliśmy w lesie, więc igliwie pozwalało w razie czego odkopać. I tak po jakichś 5 minutach nagle bim, 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 coś mi tam w głośnikach zadźwięczało. Ja mówię do Darka, Darek, chyba coś ma, bo coś mi dzwoni. On wziął łopatkę, podważył ziemię, no i pamiętam, wyciągnął taki mały czarny krążek, dał mi go do ręki. Ja tak się patrzę i tak widzę faktycznie jakaś postać na koniu i widzę, do dzisiaj to pamiętam, 1665. Mówię, wow, 350 lat w ziemi to leżało. No i wtedy coś tam we mnie pękło, pierwszy taki prawdziwy skarb, chociaż tych monet kiedyś w tych czasach to na kilogramy płacono nimi żołd. Natomiast to był ten pierwszy raz, jak zobaczyłem 350 lat, coś leżało w ziemi, a ja dzisiaj to podnoszę, no coś niesamowitego, coś we mnie wtedy tak pękło i złapałem tą zajawkę. To proszę również naszym widzom powiedzieć, jakie największe skarby pan znalazł? No muszę się przyznać, że sporo różnych rzeczy w życiu znalazłem. Taką jedną z najciekawszych, może tak powiem, od miejsca trzeciego do pierwszego. Proszę. Jedną z najciekawszych rzeczy to był pierścień dowódcy legionów rzymskich. Oczywiście nie tych takich wielkich legionów, tylko jakiegoś oddziału. O, może pierścień oddziału, dowódcy oddziału. Jakiegoś legionów rzymskich stacjonującego kiedyś na terenach teraz Kujaw. Więc pierścień o takim dużym
duże, znaczy na duży palec, więc widać było, że to na rękawice nakładane, skórzaną, z gammą składającą się z dwóch kamieni, z dwóch kolorów, i jak się odciskało w laku, to była postać Boga Wojny. Więc to jedna z takich właśnie wcześniejszych i takich fantastycznych rzeczy, niebywałych, bo w Polsce i w Europie chyba jest tylko jeden taki znany, który jest nieuszkodzony, a mój w stanie perfekcyjnym. Jakby po prostu ktoś go zdjął i wyrzucił do ziemi. Co się z nim obecnie dzieje? No to było akurat na badaniach archeologicznych, więc no, z pewnością gdzieś w jakimś muzeum już niedługo będzie można oglądać ten pierścień. Drugą rzeczą jest tabliczka. Kiedyś też podczas badań archeologicznych w innym miejscu Wielkopolski znalazłem taki no, kawałek takiego ołowiu, taki jakiś sześciokąt. Daję to archeologowi, pokazuje, archeolog mówi, że no, jakiś śmieć współczesny do śmietnika. W domu, ponieważ ja wszystko, co znajdujemy w ziemi, nawet jak jest śmieć i archeolog mówi, że to jest śmieć, że to jest nic, żaden zabytek, to i tak ze sobą to zawsze zabieramy, bo nie wyrzucamy tego z powrotem na pole czy tam na łąkę, tylko w taki sposób też oczyszczamy ziemię, czy tam teren, na którym pracujemy. Ja to zabrałem do domu, ale mówię, zobaczę, woda, mydło, obmyłem troszeczkę, patrzę i tam widzę jakieś znaczki. O, mówię, wow, są jakieś znaczki, no to do archeologa, znowu za dwa dni do archeologa to zawiozłem. On patrzy, mówi, a cyrylica, nowożyt, do śmietnika. No to po raz drugi to odrzucili. Ale ja mówię, jakieś tam znaczki są, to ja sobie pod lupą to popatrzę w domu. Nie? Jak zacząłem oglądać to pod lupą, to się okazało, że to można rozwarstwić. I jeszcze raz. I się okazało, że to jest taka, no gdzieś takich wymiarów, o, takich wymiarów gdzieś blaszka. Taka cieniutka, ołowiana blaszka. Z jednej i z drugiej zapisana takim pismem, takim klinowym, jakieś runa takie piastowskie, czy jakieś prasłowiańskie. No, okazało się po jakimś czasie, że to jest jeden z najwcześniejszych dokumentów pisanych na takim materiale w Europie z 1256 roku. Ale, najlepsze moje odkrycie, z którego jestem dumny i to było zawsze takie moje największe marzenie jako poszukiwacza skarbów, to była złota celtycka moneta. Każdy poszukiwacz, albo prawie każdy marzy o tym, żeby znaleźć złotą monetę. No wiadomo, złota, tak? Złoty skarb. A już celtycką, taką sprzed 2000 lat, to już, o Boże, to jest takie marzenie, żeby to tylko znaleźć. No i proszę sobie wyobrazić, że znalazłem złotą celtycką monetę i się okazało, że to jest najstarsza moneta wybita na ziemiach polskich. Tych współcześnie polskich, tak? Bo kiedyś wiadomo, Polski nie było, były jakieś tam plemiona, między innymi celtyckie. Także no, spełniłem się jako poszukiwacz. Dziękuję. Odkryć. Są naprawdę fenomenalne. A proszę powiedzieć, bo Pan mówi, że często wymienia archeologów. Czy Pan razem współpracuje z archeologami? Tak, bardzo często współpracuję z archeologami, przede wszystkim dlatego, że żeby poszukiwać skarbów, czyli tak naprawdę poszukiwać zabytków w Polsce, to są dwie opcje, żeby tych skarbów, czy te zabytki poszukiwać. Pierwsza opcja to jest wystąpienie do odpowiedniego wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na poszukiwania zabytków na jakimś określonym obszarze. A druga kwestia to jest przyłączyć się jako wolontariusz do poszukiwaczy, znaczy do archeologów, którzy prowadzą badania na jakimś tam terenie. Czyli robią wykopy gdzieś w jednym miejscu, a cały obszar tego pola jest skanowany za pomocą wykrywaczy, żeby znaleźć jakieś metalowe przedmioty, które są gdzieś tam w pobliżu tych kopalisk, które są robione. No i tak bardzo nieskromnie mówiąc, jestem uważany przez jakąś grupę archeologów za takiego eksperta w odnajdywaniu tych właśnie złotych celtyckich monet, że jestem zapraszany na takie badania właśnie ratunkowe, gdzie to, co jeszcze nie zostało odkryte przez innych, to ja to odkrywam. Ja czy rozumiem, że z tych dwóch opcji, które Pan wymienił, to są dwa sposoby na legalne poszukiwanie w Polsce? Tak, no bo można albo mieć własne pozwolenie na konserwatora zabytków lub dołączyć się jako... Albo jako wolontariusz współpracować z jakimś lokalnym muzeum, czy z jakimś archeologiem, który prowadzi badania. Jest jeszcze trzecia opcja, można się zapisać do jednego z iluś tam w Polsce działających stowarzyszeń, które też właśnie tak jakby podpinają się pod prowadzenie badań archeologicznych, czego takim największym, najlepszym przykładem są na przykład coroczne badania archeologiczne pod Grunwaldem.
na polach, gdzie kiedyś była bitwa pod Grunwaldem, od chyba 3 czy 4 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Archeolodzy prowadzą poszukiwania z wykorzystaniem poszukiwaczy zabytków, czyli poszukiwaczy skarbów. I bardzo dużo rzeczy związanych z tymi czasami, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, dzięki takim poszukiwaczom zostało znalezionych. A czy uważa Pan, że prawo poszukiwaczy powinno być rozszerzone w Polsce? Bo wiem, że są ludzie, którzy kupują wygrywacze, chodzą po lesie, ale z tych dwóch wymienionych przez Pana sposobów jakby są poza tym obszarem, czyli po prostu sami dla siebie szukają. No, pytanie jest, czy nie mają takiej wiedzy i świadomości, bo niestety część osób nie wie o tym, że poszukiwania zabytków bez stosownych zezwoleń są niezgodne z prawem i są zagrożone, jest to przestępstwo karne. Czyli zagrożone jest karą więzienia do lat 2. Także moi drodzy Państwo, jeżeli macie takie zakusy albo macie gdzieś wykrywać, żeby z dzieckiem chodzić, to pamiętajcie, że żeby legalnie poszukiwać skarbów, należy mieć stosowne zezwolenia albo działać razem z lokalnym muzeum czy z archeologami. Dlatego, że no, w Polsce bardzo często zdarzało się, przynajmniej we wcześniejszych okresach, tak, że odnajdywane były różne skarby, mniejsze czy większe, i zamiast trafiać do muzeów, to trafiały gdzieś na czarny rynek i były wywożone za granicę. No, ja sam jestem takim przykładem, że za tą moją złotą monetę proponowano mi ogromne pieniądze. I gdybym postąpił tak, jak być może co niektórzy w takiej sytuacji mogliby postąpić, to tej monety by nie było w naszym muzeum, byłaby gdzieś już albo w Anglii, albo we Francji, bo z tamtych dwóch pań dostałem propozycję sprzedaży tej monety, ale jest w muzeum. Cieszymy się, że została w Polsce, że będzie można ją zobaczyć. A czy wiadomo, gdzie będzie ją można zobaczyć? Czy jeszcze jest w jakiejś konserwacji? Jeszcze trwa opracowanie i przygotowywanie jakby całej dokumentacji związanej z badaniami w pewnym rejonie, w którym robiliśmy. Mogę zdradzić tylko, że jest to Wielkopolska, czyli na terenie Wielkopolski została znaleziona. Gdzie będzie wyeksponowana? Prawdopodobnie tam, w tym lokalnym muzeum. No, nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, no bo to nie ode mnie zależy. Oczywiście. Ja mógłbym sobie mówić, że chciałbym ją oglądać w Poznaniu, z którym byłem wcześniej mocno związany, czy w Warszawie, z którym jestem teraz związany. No, generalnie została znaleziona gdzieś tam w jakimś obszarze w okolicach Poznania, w takich jakichś szerszych okolicach Poznania. No i prawdopodobnie tam będzie eksponowana. Ale może mam nadzieję, że będzie wypuszczana chociażby do Muzeum Narodowego w Warszawie, żeby wszyscy warszawiacy mogli pójść i zobaczyć najstarszą na świecie złotą monetę celtycką wybitą jeszcze zanim na świecie pojawił się Jezus Chrystus, bo jest w pierwszym wieku przed Chrystusem. Tak. Bardzo cenna moneta. Naprawdę mam nadzieję, że wkrótce ją zobaczymy w Poznaniu, w Warszawie, gdziekolwiek w Polsce. To najważniejsze. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jakim sprzętem Pan robi poszukiwania? No ja akurat mam detektor metali taki no w średniej klasy, chociaż tej wyższej półki, takiej średniej klasy. Tak naprawdę można mieć wykrywacz i za 2000, można mieć za 6000, ale tym wykrywaczem za 2000 można znaleźć więcej zabytków niż tym za 6000. Ja mam jakiś taki szósty zmysł. Czego to zależy? Właśnie, no właśnie. Nie wiem, jak to nazwać. Czy szósty zmysł, czy więcej szczęścia. Mówią, że głupi ma zawsze szczęście, tak? No, trudno mi powiedzieć, natomiast mam gdzieś jakieś takie wyczucie i potrafię znaleźć zabytki, nawet w miejscach tam, gdzie teoretycznie ich nie miało prawa być. No, jakiś taki los, takie szczęście. Proszę nam powiedzieć o tych przykładach złych poszukiwaczy. Czy w ogóle duża jest ta skala? Jak to wygląda z Pana doświadczenia? Trudno się mówi o takich negatywnych aspektach. Natomiast no, bardzo często czytamy, czy gdzieś przeczytamy, albo usłyszymy, czy gdzieś w telewizji, że została znaleziona jakaś osoba odkryta na nielegalnych poszukiwaniach i u niej w domu znaleziono dużą liczbę czy jakichś zabytków, czy zabytkowych monet, czy przedmiotów z czasów wojny,
jakichś pistoletów. Podobno kwitnie rynek handlu znalezionymi zabytkami. Szczerze mówiąc, sam też przy okazji znalezienia tej takiej najbardziej, najstarszej i tej złotej monety celtyckiej, ja sam byłem gdzieś tak na styku takich dwóch świadków, dlatego że złożono mi od dwóch osób propozycję odkupienia tej monety ode mnie za olbrzymie pieniądze, jak dla mnie, 500 000 złotych. Więc to była ogromna kwota, która do końca życia chyba nie musiał pracować. Natomiast aspekt jest taki, że to jest nasze dziedzictwo narodowe. Coś, co w ziemi leżało 2000 lat, świadczy... Na terenie. Dokładnie, na terenie, gdzie teraz jest Polska. Mało tego, jak się okazało, że ta moneta jest starsza od monety, która do tej pory była uważana, jest uważana jeszcze za najstarszą złotą monetę celtycką wybitą na naszych aktualnie ziemiach polskich. Taka moneta znajduje się w Muzeum Narodowym w Berlinie. Można sobie wygooglować stater celtycki z Masłowa. Chyba w XVIII wieku została znaleziona w jakiejś urnie, gdzieś właśnie okolice Masłowa. I jest opisana, że właśnie w I wieku przed Chrystusem moja ma dokładnie taki sam wzorek, tylko widać, że ktoś inny ten wzorek wykuwał, czy tam wybijał przecinakiem. I jest o 0,3 grama cięższa, więc według wszelkiej według dokumentów czy tam badań, jeżeli jest cięższa, to znaczy, że była wcześniejsza, bo już kiedyś denominacja była od najstarszych lat. Więc za chwilę się okaże, że my Polacy mamy starszą monetę niż ta niemiecka, jeszcze, że tak powiem, do tej pory najstarsza. I w sumie gdyby Pan skusił się na tę propozycję, to by nikt nie wiedział, że została znaleziona. To po pierwsze najstarsza moneta na ziemiach polskich i Pan nie byłby najstarszym odkrywcą monety. No jednak najstarszy, bo mam dopiero 52 lata, więc są jeszcze starsi ode mnie poszukiwacze. Natomiast mam tą satysfakcję taką wewnętrzną. No fajnie byłoby mieć 500 000 złotych na koncie. Jeszcze nigdy tyle nie miałem. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał. Natomiast to jest nasze, tak jak powiedziałem, dziedzictwo narodowe. To jest kultura naszych przodków, ludzi, którzy przed nami byli na tych terenach. No i a jak dla mnie, to jest też satysfakcja, że kurczę, Niemcy mają najstarszą, a za chwilę my Polacy będziemy mieli najstarszą. I to chyba o to chodzi. To są te chwile szczęścia, kiedy człowiek po pierwsze, jak już znajduje coś takiego, to jest mega szczęśliwy, to się po prostu krzyczy na cały wszechświat. Chyba wtedy Warszawa mnie słyszała, jak krzyczałem ze szczęścia. A druga kwestia wtedy, kiedy okazało się, że to jest najstarsza moneta, a jak jeszcze będzie jakaś wystawa, gdzieś jakaś publikacja i będzie tam wpisane, że Ryszard Piekuła, poszukiwacz, musi być wpisane. To jest niesamowite. Życzę każdemu, żeby w życiu spełnił się w swojej pasji, bo ja się wtedy spełniłem. Ja się tak bardzo spełniłem, po prostu jak możecie Państwo sobie wyobrazić takie największe Wasze marzenie, które chcielibyście w życiu do czegoś dojść, czy coś osiągnąć, i je spełniacie. I pa bam, i mam. A proszę nam powiedzieć, Pan był na poszukiwaniach w Polsce i również w jakichś innych krajach? Tak, kilka razy jeździłem za granicę na zloty poszukiwaczy skarbów międzynarodowe. A do jakich krajów? Byłem w Anglii, w Irlandii, w Walii, w Niemczech i w Holandii. No w Polsce takich ogólnoświatowych zlotów nie ma. Są zloty poszczególnych stowarzyszeń. No i to jak mogę od razu wejść tutaj w ten wątek, jak już zadał pan redaktor takie pytanie. Ja wraz z moimi wspólnikami w firmie Archeon przed pandemią byliśmy organizatorami takiego wydarzenia, ogólnoświatowego wydarzenia pod nazwą Golden Rush Poland, tak to się miało nazywać. Można sobie wygooglować do dzisiaj jeszcze reklamę tego wydarzenia. Miało być to rodzinne mistrzostwa świata w poszukiwaniu skarbów. Czyli całe rodziny, mama, tata i dzieciaczki z wykrywaczem, z łopatkami mieli poszukiwać złotych skarbów, prawdziwych złotych skarbów między innymi, bo miały być złote, srebrne i brązowe żetony, złota biżuteria. To miało być rozegrane jako konkurencja taka sportowa i
po znalezieniu tych nawet złotych żetonów, to już należałoby do znalazców, do poszczególnych ekip. One by rywalizowały też w maksymalnej ilości punktów, jakie można było tam znaleźć. Natomiast no, pandemia niestety spowodowała, że mimo że wydaliśmy ogromną kwotę na przygotowanie się do tego eventu, do tych mistrzostw, musieliśmy je przełożyć. W tym roku też nie mogliśmy, w poprzednim, czyli 2021, też nie mogliśmy zrobić ze względu na pandemię i obostrzenia. Być może w tym roku na jesień już uda nam się w jakimś tam zakresie zrobić takie wydarzenie w Polsce, jakiego jeszcze nie było na całym świecie. Super, mam nadzieję, że uda się w naszym kraju zrobić takie wydarzenie. A proszę nam jeszcze powiedzieć bo rozumiem, że inna jest trochę kultura poszukiwaczy w tych krajach wymienionych przez Pana, czyli przede wszystkim Wielka Brytania, tak? Tam chyba jest bardziej liberalne prawo dla poszukiwaczy. Tak, tam jest prawo bardziej liberalne, natomiast no nie mogę powiedzieć, czy jest lepsze, czy jest gorsze. Jest po prostu inaczej. Chociaż pewne aspekty też mi tak nie za bardzo, że tak powiem, się podobają, natomiast to nie mi oceniać, jak powinno być, dlatego że tak jest w Anglii, że wystarczy, że mam zgodę od farmera, który ma ileś tam hektarów i chodzę, szukam, poszukuję różnych rzeczy, różnych skarbów i to co znajdę, idę na przykład po 2 tygodniach czy po miesiącu, idę do lokalnego archeologa, wyciągam mapkę i tam mu pokazuję mniej więcej, że o, tu znalazłem to, a tu znalazłem to. I tak moim zdaniem zatraca się trochę taki obraz, gdzie co zostało znalezione, bo później na podstawie tego, jak wie pan, jak archeolodzy prowadzą badania i pomagam archeologom w prowadzeniu takich badań, to każdy jeden przedmiot jest namierzany z dokładnością co do centymetra. Więc później na podstawie określonych znalezisk można odtworzyć, co tam było kiedyś, przed wiekami. Natomiast, no tak pan redaktor powiedział, jest bardziej liberalne prawo, ale to nie znaczy, że jest lepsze u nas czy gorsze, jest po prostu inne. Natomiast zupełnie inaczej jest, jeżeli chodzi o znaleziska. Bo jeżeli w Anglii znajdę coś, co jest uważane za skarb, i British Museum ma prawo pierwokupu tej rzeczy, odkupienia ode mnie jako znalazcy, jest zrobiona taka realna, prawdziwa wycena, że nawet na czarnym rynku nie dostałbym więcej za to. I jest wypłacana kwota, połowa idzie dla znalazcy, połowa idzie dla właściciela terenu. Dzięki temu właściciele terenu w Anglii bardzo chętnie przyjmują poszukiwaczy. Tak, chodźcie, tu zapraszam, szukajcie, no bo jak oni coś znajdą, to mają z tego też benefity. Był, jeżeli dobrze pamiętam, chyba z 7 czy 8 lat temu w Anglii został znaleziony skarb o wartości 3,5 miliona funtów. No proszę sobie wyobrazić rolnika, który dostał 1 750 tysięcy funtów tylko za to, że pozwolił poszukiwaczom chodzić po jego terenie. Ja jeszcze wrócę do pytania na temat wykrywacza, ponieważ Pan mówił, że znajduje monety z pierwszego wieku. Czy przed Chrystusem. I proszę powiedzieć, czy to są jakieś specjalne nastawy na przykład na złoto, czy to, jak to wygląda? Już odpowiadam. Każdy wykrywacz, są wykrywacze, czy detektory metali, produkowane przez różne firmy. Mają różne programy, różne częstotliwości cewki, czyli tych elektromagnesów. Mają słuchawki lepsze, gorsze, przewodowe, bezprzewodowe. Mają inny ciężar, inne ustawienie łokietników, inne komputerki, więc to tak naprawdę jest tutaj duża masa wszelkiej różnorodności sprzętu i to tylko od poszukiwacza zależy, jak przetestuje sobie jeden, drugi, trzeci, co mu bardziej leży w ręku. Ja mam też taki swój własny sekret, no, który nie mogę zdradzić. Znaczy mam kilka sekretów, w jaki sposób dokonuję tego, że znajduję nawet złote monety celtyckie na badaniach, na poszukiwaniach z archeologami w miejscu, gdzie nie miało prawa ich być. Proszę sobie wyobrazić taką anegdotę, czy to historyjka taka prawdziwa, że przyjeżdżam na poszukiwania z archeologami, no i akurat się spóźniłem, no ty się spóźniłeś, to już tutaj wszystko znaleźliśmy. Ja mówię, tak, wszystko znaleźliście. Mówię, ja tu zaraz znajdę jakiegoś złotego celta. Nie, no tutaj to co najwyżej Rzym, bo tutaj Celtów
nie było, nie miało prawa w ogóle cokolwiek z epoki celtyckiej się znajdować. A ja tak buńczucznie mówię, co, ja nie znajdę złotego Celta? Myślicie, że ja tutaj na Rzymki przyjechałem? Zaraz wam tutaj znajdę. No i naczelny archeolog tej ekipy mówi, tak, prędzej gołą babę tu wykopiesz mi złotego Celta. No dobra, no i co było pół godziny później? Podnoszę ziemi, panowie, mam. No i proszę sobie wyobrazić, że naczelny archeolog na kolana i oddaje mi hołd. Nie? Tak jak tam, no to jest coś niesamowitego. To dla takich chwil właśnie, wie pan, to, że poświęcamy czas jako poszukiwacze, swój czas, pieniądze na paliwo, dojazdy, na sprzęt, na ubiór, na buty i tak dalej. To wszystko nie ma znaczenia w momencie, kiedy odkryje się taki wielki skarb. I to jest tak niesamowita satysfakcja, że... O, przepraszam, ale to jest moja pasja, więc się emocjonuje. O swojej pasji. A proszę powiedzieć, czy ma pan w planach jechać gdzieś za granicę, szukać skarbów? Szczerze mówiąc, lubię wyjazdy, ja w ogóle bardzo lubię podróżować. I bardzo chętnie, jeżeli gdziekolwiek tylko zostanę zaproszony przez jakichś badaczy czy archeologów na pomoc właśnie w innych krajach, to służę pomocą. Szczerze mówiąc, nawet nie muszę wyjeżdżać z Polski, bo nasza Polska, nasz polski kraj, nasza kraina, nasza ojczyzna jest tak pięknym krajem, czy jeżeli chodzi o w ogóle o środowisko, jeżeli chodzi czy góry i morze, i równiny, i tak samo jest ze skarbami. No proszę sobie wyobrazić, że wszędzie, gdzie tylko się znajdziemy, czy to będzie w górach, czy to będzie nad morzem, czy 100 lat temu, czy 500 lat temu, czy 1000 lat temu, zawsze coś tutaj się działo, tak? Nie wiemy, gdzie, jak teraz jest na przykład, rośnie las, to nie wiemy, czy 1000 lat temu nie było jakiegoś kwitnącego miasta, albo 2000 lat temu, czy nie było tam w środku lasu obozowiska wojsk na przykład rzymskich, tak? Które gdzieś tam każdemu jakiś guzik odpadł, ktoś coś mu się łamało, to wyrzucił i teraz guzik bez uszka, no, dla legionisty rzymskiego był bezwartościowym tylko przedmiotem, tak? Wyrzucił go gdziekolwiek pod siebie. A dzisiaj my po 2000 lat znajdujemy taki rzymski guzik i wyciągamy ziemię. Wow, mam guzik, wow, rzymski! No i to jest fascynujące. A proszę powiedzieć nam na temat tak zwanego złotego pociągu, który chyba w ogóle pobudził u nas w Polsce tą kulturę poszukiwaczy, ale również zwrócił uwagę Polski na arenie międzynarodowej. Czy to jest w ogóle realne znaleźć jeszcze coś takiego po II wojnie światowej? Taki przysłowiowy złoty pociąg. No tak, złoty pociąg był poszukiwany kilka lat temu. Nie mogę powiedzieć, że wiem, gdzie jest złoty pociąg, bo to jest ściśle tajne. Szkoda. Nie mogę powiedzieć, że znam osobę, która wie, gdzie ten złoty pociąg jest. Nie mogę powiedzieć, że to jest kilka kilometrów od tego miejsca, które było przeszukiwane, no bo to jest wszystko ściśle tajne. Bo jakbym zdradził taką informację, to pewnie zaraz służby specjalnie by mnie tam zawinęły, żeby im pokazać, gdzie są te ciężarówki ze złotem. Mhm. Natomiast no, być może będzie okazja, żeby gdzieś kiedyś to przy świetle reflektorów ten przysłowiowy złoty pociąg, który niekoniecznie jest pociągiem, tak? Oczywiście. Czyli to złoto niekoniecznie jest przechowywane w wagonach kolejowych, ale jest to ściśle powiązane, że tak powiem, z pociągiem. No, więcej nie mogę powiedzieć. Ale widzę, że pan ma wiedzę troszkę na ten temat i może będzie pan przy tym odkrywaniu tego pociągu, tak zwanego. No, coś mogę powiedzieć. Ja jestem za mały, żeby i tak samo mój znajomy, który dokonał odkrycia i wie, gdzie jest złoty pociąg, też jest za mały na to, żeby przeprowadzić takie badania i stwierdzić, że faktycznie tam, w tym miejscu, no, gdzie on wie, że jest, bo ma na to niezbite dowody, ja mu wierzę. No, jest bardzo duża szansa, biorąc pod uwagę to, jakie tam było kształtowanie terenów 100 lat temu, czy tam przed wojną, jakie jest teraz, że faktycznie te zapiski, które on ma i to, co pokojarzył sobie różne fakty, wskazują na to, że ten złoty pociąg gdzieś jest tam niedaleko, gdzie był szukany.
Oczywiście, no to zostaje życzyć tylko, żeby udało się panom znaleźć ten złoty pociąg. Znaczy my go nie szukamy, wiemy gdzie on jest. Natomiast no, może będą takie czasy, że będzie można się o tym przekonać. Świetnie. Ja chciałem tu podziękować za wspaniały wywiad. Mam nadzieję, że zainteresował pan naszych widzów tematem eksploracji, poszukiwania. Dał pan taką nutkę na następne odcinki, na to, co jeszcze pan odkryje. I naprawdę bardzo dziękujemy za przyjście, za powiedzenie, o co chodzi w poszukiwaniu skarbów i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Dziękuję drodzy państwo, że zechcieliście poświęcić swój czas i posłuchać trochę moich opowiadań. Przepraszam za te wzruszenie moje, ale to jest moja pasja, w której się realizuję. Natomiast drodzy państwo, pamiętajcie o tym, że żeby uprawiać tą pasję, tak już mówiliśmy, należy mieć stosowne pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, albo najlepiej przyłączyć się do lokalnych grup archeologów i można wtedy z nimi legalnie, bez narażenia się na konsekwencje prawne, uprawiać tą pasję, to hobby. Dziękuję. Dziękujemy naszemu gościowi, panu Ryszardowi Pikule. Zachęcamy do tego, żeby państwo sami spróbowali tego hobby. Może tak jak tutaj u pana okaże się to hobby na całe życie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. We'll be right back.